Hej, z tej strony Indie Playerka i czwarty odcinek Hogwartu. Mamy iść jeszcze do ksiąg i zwoi. Co tu jest? O, strona. No i jest. Aż dwie monetki. Coś mam wrażenie, że mi przycina. Czy ja mam podłączony laptop do ładowania? Dajcie mi momencik, bo nie wiem. Nie no, mam. To co to się dzieje? Panie Hogwart, ostatnio nic nie przycinałeś. No dobra, chyba się rozkręciło. Króliki! Dobra, chyba pójdziemy. Ulica Spiralna. No, sobie troszkę pobiegam. Pooglądam. Gdzie pani mówi? I ciemno jakoś mam. Aha, strzyżenie zrobiłam. No tak, zamknięte. Dużo w większości. O, to ja już tu byłam. No, może tu. Tu wygląda na to właśnie. Królestwo żartobliwych niespodzianek Zonka. Gdzieś tu coś było. Nie widzę tego. Się prezencik pakuje. Okej. Okay. No na pewno tu gdzieś stronę widziałam, że coś jest do odkrycia. Panią tu miota. Okej. Okay. Nie, głupie, nie wybucha. O, jest! Łajno bomba. Uwielbiana przez dowcipnisiów, łajno bomba wydziela nieprzyjemny zapach, który zmusza wszystkich znajdujących się w pobliżu do pośpiesznej ewakuacji. No tak. O, wszystko zebrałam. Czekajcie, mam jakąś nagrodę do odebrać. Tutaj. Aha, to wyposażenie. Tutaj nie, to chyba było. Nie pamiętam, co odebrałam. Boże, zaćmienie mózgu. Czapkę przecież. I czemu jej tu nie ma? No, wygląd wyposażenia. To przecież tutaj powinno być. Czy gdzieś twarzy? Nie. Chyba nie wiem czemu. Kolekcje. No mam i co?
Zmiany wyglądu w menu wyposażenia. Zmiany wyglądu w menu wyposażenia. O, zmieni wygląd. Czy ja mogę pozmieniać ten wygląd? Nie muszę chodzić jak taki... tłumok. Dobra, na razie pochodzimy jak... właśnie taki. Podejrzany typ. Gdzie to przyszliśmy? O, eliksir. Kiciuś. Ać rudego jeszcze chyba nie głaskaliśmy. Matko, ale te koty, nie wiem skąd oni te dźwięki kotów wzięli. No ale koty tak nie miauczą, jak są zdrowe. Znaczy może jakieś są, które tak miauczą, ale... czy bym powiedziała, że to rzadkość. Chodzę na oślep, w ogóle nie patrzę na ten. Tu już byłam, to teraz w lewo pójdę. No jeszcze jedna kartka. Dawaj ją. A czemu po murku nie umiesz skakać? To jest to z okiem? Całkiem to nie ma sensu. O. Open. Welcome to J. Pippin's Potions. Już to byłam. Pa. Już też byłam. Dobra, chyba trzeba odpalić mapę. Fryzjer. Pub. Też byłam w jakimś pubie. Plac. W magicznej rzepie byłam. Księgi zwoje są tu. Myślę, że nie będziemy dzisiaj wszystkiego oglądać. Idziemy... tu mnie proszę zaprowadzić. Nie będziemy już tyle kotków głaskać. Nie, Rebellio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ej, co ty tam mówisz? Nagle, oho. Nie przeskoczy. To na początku, rozumiem. O. Najpierw chodźmy tu. Jakieś kociołki. Farmazyn, nowy cylinder. Czas sprawdzić, czy jest lepszy od mojej czapki.
To ja nie mogę z tobą rozmawiać? Po prostu przyszłam tu po cylinder. No dobra. An inquiring mind. Za chwilkę, proszę pana, najpierw muszę tutaj posprawdzać rzeczy. Przecież takie normalne, że ktoś buszuje ci po książkach. Okej. No dzień dobry. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Co mogę powiedzieć? Let's look at what we have, shall we? Jak zawsze, okazuje się, że fajnie by było być czarodziejem. Nothing like finding just the right thing, is Tak, eliksiry jakieś te. Interested, feel free to take a look around at the rest of my... Panie, na razie nie wiem, co mi potrzebne. Stół zielarski i... Better go and find Natty. I stół do eliksirów i ja już jestem... Gdzie były te różne rzeczy? O. Maska szaleńca nie jest super. Idziemy na główny plac. Tam jeszcze nas nie było w sumie chyba. Panie, co pan tak zapił? O, przez tych ludzi nie mogłam przebiec. Idziemy na skróty. Nie to. Co ty masz z tym reparowaniem? Przecież na pewno trójki nie wciskam. Zaraz się z tobą spotkam, pani, bo ja jeszcze tu nie byłam. Muszę powchodzić w różne miejsca. No przecież cztery... Aha, cztery. No dobra. R-kę chciałam kliknąć. Wybaczcie mi. Za mojego nieogara. Gdzieś tu w stronę latała. Tu. I tu mamy jeszcze to. O, level! Ja tą książkę czy trzymałam od początku? Nie. Okej. Okay. Tu coś jest. Co tu jest? Nie mogę chyba tu wejść.
tędy, rozumiem, mogę wejść. No dobrze. Jest jakaś kawiarnia. Warto napić się. Wychodzi, że za darmo. O! Wystrój herbaciarni. Ta herbaciarnia jest odzwierciedleniem gustu jej właścicielki, pani Stipley. Jest pełna różu i falbanek. Za każdym razem, gdy klient wchodzi do środka, rozlega się wesoły, brzęczący dzwonek. Zjedzmy jabłuszko. O! No, tylko tu ktoś śpi. Czarne rękawiczki bez palców, załóżmy. Założyłam. Już jesteś, luksusowo wyglądasz. Nati cię nie pozna. Jeszcze tu wejdźmy. Do słodyczy najgorzej. Wszystko będziesz jadła, co tutaj się znajduje. Pooglądajmy sobie. Pan jakiś inwentarz robi. Coś mało ludzi tu macie. O, fasolki? Każda taka jest? A nie, to są jakieś, że właśnie sprawią, że będziesz latać. Ciasteczko. Ty przed chwilą stałaś tam. Eksplodujące cukierki, te przysmaki wybuchają podczas jedzenia, choć nie powinny wywoływać poważnych szkód, zaleca się ich ostrożne gryzienie. No, a dlaczego nie mogę go zjeść? O, co to? To jest? To jest cukierek. Co tu się wyprawia? Już? Okej. Jeszcze chodźmy tu zobaczyć. Tu zamknięte. Tu zamknięte. Jeszcze nam tu zostaje. Kolejne ciacho i zamknięte. Nati, już jesteśmy coraz bliżej. Kaczucha. Ważki. O. Zaraz pójdę do Nati. Nie ma gdzie się, już jestem blisko zrobienia tego. Zamek. Ja tu byłam ostatnio, tam? Nie wiem w sumie. No dobra, czas iść do na... Ale jeszcze... A może... O, tam jest książka lata. Jeszcze tu. Dawaj. Szybciej. Biegaj. Nie, reparo. Pani. Czwórka pani.
tu chcę stanąć tu. No, kurczę, Revelio miało być. O. Jaja popiełka. Pociąg! Nie mogę przeskoczyć. O. Ktoś tam chodzi. Za daleko. Nie Achio. Achio. Wiem, że nie Achio, ale Achio. O, tu jest skrzynka. Bo tylko ty. Ale tu mam. Jeszcze tam skórzany kaszkiet. No to będzie lepiej wyglądać już na spotkaniu. Jeszcze kapelusz to już w ogóle. Wełniany sweter. Twoje gniazda wyposażenia są pełne. Muszę iść coś sprzedać. A gdzie się sprzedaje? Nie chcę niszczyć. Jakiś skorpion. Z Mortal Kombat. Tym byś stanowczo lepiej wyglądała, ale co zrobisz? Jak tak trzeba? O, jeszcze odzienie właśnie. Wełniany sweter jej pasuje. Czekajcie, gdzieś by to poszedł sprzedać. Jeszcze chciałam tutaj zerknąć poza. Może gdzieś te karteczki latają. Chyba nie. To jest ptak. Ups. To była kartka, czy to był motyl? O, chyba motyl. Sowa! Bo już całą trawę widziałam, a nie to, co chciałam. Dobra, gdzie jest najbliższy sklep, gdzie można sprzedać rzeczy? Materiałów pochodnych, sportowy, fryzjerski. Przejdźmy się tu jeszcze. Właśnie, mniła się jakoś. Tu, nie tu? Nie mogę tu wejść? Oszukali mnie. I told you not to go down that path. Miss Peck from Rude and Peck said a customer lost a Deerical around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought. You could have got us in a lot of trouble. Co to się dzieje? Very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Ugh. Instead, I just wasted our time. There you are. Huh. Finally, I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind. I'll fix it, as always. To jest też ten. O. Zwierzak ten, co znika. Czekaj, pani, też chcemy tu wyjść, nie? Nie, nie chcemy. I co będziesz tu, chłopcze, robił? Nadal coś kombinował? Czekajcie. Muszę ich śledzić. Mów. Drogi.
Chyba nic ciekawego się od nich nie dowiem. A tu co jest? A, Imperium Urody. No, porozmawiać mogę, ale... Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an Aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the Ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Nie, na razie. I'm not sure what you mean, but I'm quite all right as I am. Some are going for that muggle with consumption sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. To co tu jeszcze? What services do you offer? Pokaż mi pani. What is it you might be interested in? No to wszystko to samo, co na początku, rozumiem. Bo jak inaczej? No może i nie? Ja raczej to samo. You can stop by anytime. Rebellion. Ja szukam, proszę pani, sprzedawcy, żebym mogła sprzedać swoje rzeczy. O nie, muszę tu później wrócić. No, Dobra, szukam sprzedawców w Hogsmeade. Panie, do eliksirów wrócę. Tu chciałam u pana, to nie kupi, nie kupi i o. Nati to już chyba mam nie dość. Ile można kupować? Zwiedzać. Biegać. No a ty jakbyś tu była pierwszy raz, to też byś tyle tu była na pewno. Czekajcie, gdzie mam wejść? Tu. Ja bym chciała, proszę pana, sprzedać. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Wszystko, proszę pana, sprzedaję, wiesz? Bo nie potrzebuję. Szkoda, że muszę tak długo to trzymać. Dzięki, ziomeczku. I hope to see you again. Pa, Pipin. Co to? A, dobra, już widzę co to. Po prostu teleportacja. I ja jeszcze co chciałam zrobić? Aha, wrócić się do tej pani od fryzur, żeby tam tą jedną skrzyneczkę otworzyć. I później już obiecuję, już idź. O! Nie tu. Aha, w tamtą stronę walnęłaś, a i tak wzięłaś. A później już wrócimy do Nati. Sowa. Dobra. Ja tu tylko do tej skrzyneczki. Pa. Pani. Mówiłam pani u fryzjera, pa. Nie do was. Nati jestem. Oj, czekaj, Nati. Jeszcze tu nie byłam. Wybaczcie. Jednak jeszcze. Manekiny Gladraga.
przeciwieństwie do zaczarowanych manekinów, które uczniowie preferują do treningu pojedynków, manekiny u Glardraga służą jedynie do prezentowania najnowszej mody czarodziejów. Interakcja. No, luksusowe te stroje. Panie. Tu się nie napijemy. Ale tu sobie pozbieramy rzeczy. Dzień dobry, co pan kuje? Co mi tu podskakuje? Cześć. Mogę z tobą porozmawiać? Chyba nie. O, tam coś masz. Tu, panie, coś masz. Się będę bogata. Lustro do mnie mówi. Z panem nie mogę porozmawiać z nieznanych przyczyn. Nati, jestem gotowa. Co to dziecko? Aha, lata. Tu też już byłam? Za dużo tu rzeczy, których... Tu była przecież książeczka. Magiczna poczta. Te sypy pocztowe w magiczny sposób sortują różne przesyłki. W samym urzędzie pocztowym znajduje się ponad 200 sów, których kolor zależy od tego, jak szybko dany list lub paczka ma zostać dostarczona. No ja muszę zwiedzać, no co ja wam poradzę, no... Się wszystko chcę zobaczyć. Okej, tu już na pewno byłam. A tu? Tu byłam? Powiedzcie, że byłam. Kurczę, nie byłam. Na co ty tam patrzysz? Kotków jest tu milion. O, właśnie. Tego szukałam. To pogłaskało kota. Nie to chciałam zrobić. Nie, kicia, to chciałam zrobić. Koty ze sklepu Scrivenshaft. Te koty wydają się trzymać blisko sklepu z piórami Scrivenshafta. Być może kuszą je pióra, a może smakołyki, które właściciel często dla nich zostawia. O, 15 na 15. Kolejne wyzwanie ukończone. Sprawdźmy. Jeszcze więcej, okej. Okay. Otwarcie, czyli to jeszcze. I co tam za wyposażenie? Gdzie to nowe jest? Tutaj? Nie. Czy ja bym mogła zapamiętać? Gdzie mi coś dają? Czy to była zmiana wyglądu pewnie? Mhm. Zmiana wyglądu, dobra, nieważna. Kiedyś zmienimy ten wygląd. Dobra, Nati. Nati, proszę, uwierz mi, nie byłam jeszcze tu chyba. Byłam, na szczęście byłam. To po prostu obok. Tu coś mnie blokuje. Dobra, Nati. Rozmawiamy. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. O! Ocie, panie! Co to za kolega?
jeszcze. Ocie, panie. Dobrze, że pozwiedzałam. Kontrol, kontrol. Okej. No to... Zostałyśmy same. Aha, to trzeba chyba było. Trochę. Pani, czekaj, pani. Dawaj go, rzucaj, ała. Ładnie to wygląda, jak się tak... Czekajcie, czasem... Co ty tam pani krzyczy, ja nie mam czasu patrzeć w ogóle. Na wiosą go chciałam. Pani, Nati tam jeszcze stoi, daj mi spokój. Z. Dobra. X. Oszcie, panie. Jestem lepsza niż Harry Potter. Wydało się. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Powinnam zmienić jej ten wygląd. We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you. Again. A ty jesteś funkcjonariuszem, okej. Okay. O, teraz mogę. A, zapomniałam. A moment, if you would. I will see what he wants. Też mam tam iść? No i co? Aha. To żeście sobie pogadali. Nie to. Gdzie jeszcze? Tu. Officer Singer to worry about. Gdzie jeszcze porozwalaliście? No, czekajcie, tutaj jakby było niedokończone. Pudełeczka na miejsce. 6 na 7. O, jeszcze tu. Kurczę, nie Revelio. No dobra. Już skrzynki nie będę teraz szukać. Idziemy do sklepikarza. No, widziałam. Teraz mogę z tobą w końcu porozmawiać. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something
much more useful. I own Gladrag's wizard wear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Dziękuję. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. No ja po prostu co mogę kupić? Pani, to ja już się tego dowiedziałam. Dzięki. I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Mogę iść za tobą, jednak zmienię swój wygląd. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined? Będę zaglądać, będę, ale teraz pozwól, że zmienię swój wygląd, bo jednak, żeby wyglądać jakoś normalniej. Na przykład bez czapki na razie. Tak F miało być. Bez okularów. No to już było. Rękawiczki możesz mieć. To nie. Czarno? Tak, tak, a niech będzie. I sweterek. Ten sweterek jednak najciekawiej wygląda mimo całej reszty. Dobrze, teraz już mogę wychodzić z ludźmi. Bo oczy było jej widać. Oj, nie wiem. It is not too busy. You might even meet Zerona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Dobrze. Skąd wiecie, że to ktoś zły? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student. Take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. Hmm. Strach się bać? It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well.
Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade, that's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. No. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Okej, ja tu muszę poglądać, co tu jest. No nie dali ci się nacieszyć piwem kremowym. Chyba wiecie co, skończymy to na teraz. Albo jeszcze pójdziemy na górę i wtedy skończymy. Czy tu nie ma jakichś właśnie książeczek? Przewodników? Niebieskie okulary z czterema szkłami. Tyle co człowiek wygląd zmienił i za chwilę znów będzie. Aha, to jest wyjście, to nie. Jeszcze nie. Dobra, za wysoko. Biegaj, biegaj. I teraz jeszcze raz R zróbmy, czy na pewno nie... O, właśnie, jest coś. Pod trzema miotłami jest aktualnie prowadzony przez Sirony Ryan i podobno jest starym niczym samo Hogsmeade. Od dawna stanowi miejsce spotkań dla mieszkańców i uczniów Hogwartu chcących napić się piwa kremowego lub ognistej whisky. No jeszcze popijemy coś. Zjemy orzeszka. I na tym to skończymy. Dziękuję wam bardzo. W końcu troszkę się powalczyło. Poglądało. Dzięki wielkie i do następnego. Pa, pa!